Witajcie jeszcze raz, jeszcze jedno piwo, nowy browar, premiery głównie na wrocławskim Festiwalu Dobrego Piwa, ale chyba też trochę wcześniej. Cztery piwa wypuściła fabryka piwa na dobry początek. Nowe browary mają to do siebie, że są rozchwytywane chociaż dlatego, że są nowe. Tak? To zabrzmi irracjonalnie, ale tak rzeczywiście jest. Ja mam bardzo mocne piwo i dosyć ciężkie na dziś. Bok Bok, czyli podwójny koźlak. Oprócz tego wyszedł też stout owsiany, India Pale Ale i Wheat. American chyba Wheat, coś takiego. Jeszcze raz nie pamiętam nazw. Trochę mi to uciekło. Deep Space, coś takiego było. O, nieważne. Sprawdźcie sobie zresztą w necie fabryka piwa. Nowy browar ważący w Częstochowie, albo przynajmniej tak napisano, wyprodukowano dla fabryki piwa Częstochowa, jest adres, ale nie wiem, jeszcze na dzień dzisiejszy nie wiem, gdzie jest ważony. Przedstawiamy naszego koźlaka dubeltowego, podwójna moc, pełny karminowy kolor oraz malinowe, śliwkowe, miodowe, nuty smakowe. Ostro. Kiedyś służył mnichom za płynny chleb w czasach postu. Trochę tutaj humorystycznie, no płynny chleb rzeczywiście, bo mnisi ważyli swoje piwo, nie oszczędzali się w piciu tego piwa. Dziś niech cieszy bogatym aromatem zwolenników słodkiego, przecinek słodowego piwa, czyli jest słodowe i jeszcze słodkie. To samo jest po angielsku, chyba pierwszy raz identyczne przesłanie po angielsku. Nawet ten Liquid Bread się znalazł. Fajna etykieta. Lubię karty, lubię pokera, więc ta etykieta mi się podoba. Bok Bok i koźlak na karcie, ale razem z mieszadłem używanym przy ważeniu piwa. 8%, 28,5, 19 plato. Mocny, podwójny koźlak. Czyli coś, co ciężko zrobić tak, by było smaczne, fajne i przyjemne. Podwójne koźlaki mi się kojarzą z nutą alkoholową, zbyt ciężką treścią, zbyt intensywnym aromatem słodowym. Ja bym chciał tego koźlaka wypić ze smakiem. No a żeby się temu przekonać, musimy go otworzyć. Jeszcze tylko powiem dwa słowa o chmielu. Marynka lubelski, po polsku. Słody monachijski, pilzneński, karamunich, kararet i melwajnowy, tym razem po angielsku. No tak, no bo napis miało być, przepraszam, bo ja patrzę na angielską przedziałkę, pod spodem jest po polsku to samo. Czyli no tak, no bo chmiel marynka i lubelski to są oczywiście nazwy własne, nieprzetłumaczalne. Piwo jest pasteryzowane, data spożycia do 15 października. I jest to pierwsze piwo z fabryki piwa, które otwieram. I pierwsze w ogóle piwo, więc nie piłem jeszcze nic, nie wiem co się spodziewać. Jakieś tam opinie do mnie dotarły, ale dopóki nie spróbuję, na razie nie będę nic mówił. Tak jak powiedziałem, India Pale Ale, Wheat i Oatmeal Stout, takie piwa jeszcze się pojawiły. Ja na razie zabrałem się za najgrubszego zawodnika, czyli podwójnego koźlaka. Otwieram. Jeśli miał być słodowy, to jest słodowy, jest mega słodowy. Jest bardzo słodowy. Jest, nie wiem, czy nie jest za bardzo, ale może taki miał być. No zobaczymy, co dalej. Bardzo ładna barwa. Lubię taką barwę piwa. Mocna herbata. Układająca się bardzo ładnie piana. Nie ma osadów, praktycznie. Piękna barwa. Uwielbiam taką barwę piwa. Rubinowa, mocna herbata, coś w tym stylu. Piana się ułożyła kremowa, drobno pęcherzykowa z kilkoma większymi. No bardzo słodowa jest. Ja nie wiem, gdzie tu szukać porównań w tym momencie. Podwójne koźlaki ostatnio jakoś tak niespecjalnie. Piwa mocne, piwa chyba raczej nie na lato, no jest maj, załóżmy, że chciałem spróbować po prostu coś nowego z fabryki piwa i polecono mi właśnie to. Jeśli będzie dobre, spróbuję też następnych.
Ostatnio trochę już bardziej podchodzę z dystansem. Za dużo jest nowości, aby ogarnąć wszystko, a za dużo jest nowości, które nie wnoszą nic. Albo są po prostu przeciętnym piwem, a płacimy za nie jednak jak za kraft. Więc dlatego z dystansem jedno piwo na początek. Bok, fabryka piwa, podwójny korzyk. Wasze zdrowie. Słodowy, chlebowy aromat. Aromat chleba żytniego. Przesycone wręcz te piwo jest tym aromatem. No jest mega, bo pewnie będzie ciężkie. Nie wiem, czy będę w stanie skończyć jedno posiedzenie. Słodkie i jest dobre. Nuta słodyczy bardzo mocna, więc będzie smakować. Amatorom mocnego piwa, amatorom Primatora Double, amatorom właśnie podwójnych koźlaków, amatorom z dużym dystansem Warki Strong, amatorom mocnych, słodowych piw. Będzie smakować. To jest z tym przekonany. Ta słodycz bardzo mocno wpływa na treść. Ja nie wiem, czy dam radę i tak to piwo wypić. Ono jest dobre. Bałem się trochę alkoholu, ale nie ma tutaj wyczuwanego alkoholu. Jest 8%. 19 plato. Ja nie wiem, czy to piwo dam sobie skończyć, bo piłem wcześniej jedno piwo. Teraz jestem już, powiedzmy, syty. A jak wilk syty, no to i piwo całe, tak? Bo no, ciężko czasami takie treściwe piwo wypić. Piwo jest bardzo słodkie. Tak jak napisali, jest i słodowe, ale jednocześnie jest słodkie. Nie wiem, czy nie przydałoby się coś na przegryzkę. To jest takie piwo, ja wiem, że przy degustacjach nie spożywamy żadnych tam rzeczy. Chcemy wyciągnąć jak najwięcej z piwa, ale tutaj przydałoby się chyba coś na złamanie tego bardzo słodkiego smaku. Słony ser. Może wędzony ser. No mega słodkie piwo. Ja dawno nie miałem Warki Strong, bo ja nie kupuję w ogóle prawie koncernowych piw, ale Warka Strong jak się ogrzała, to mnie takie nuty właśnie gdzieś tam nachodziły, że bardzo słodkie, ciężko to się pije, nie chcę się tego wypić całego. Nie chcę chłopakom tutaj zrobić przykrości, nie porównuję waszego podwójnego boka do Warki Strong. Chodzi mi bardziej o odczucia, jakie tutaj wyniknęły. Więc jeszcze raz, słodkie, mocne piwo z niewyczuwalnym alkoholem dla fanów piw słodkich, słodowych i mocnych. Primator Double jest najlepszym przykładem. Ludzie tutaj w barze, przepraszam, ci, którzy chcą go szybko i... No, pięknie. Szybko i... I szybko wypić, i szybko poczuć, to degustują te piwa. Piją te piwa, tak? Degustacja to może złe słowo. Więc tutaj takie te porównania byłyby na miejscu. Przypomnijmy, że to jest podwójny koźlak, więc jednak nie jest na miejscu stawianie może go w tym szeregu. Piłem kilka podwójnych koźlaków z Niemiec. Ostatnim jest chyba Bajuwato z Tuchera i myślę, że tam byśmy mogli spokojnie już bliżej porównać to piwo. Piękny rubinowy kolor, piwo mocne, treściwe, słodkie, słodowe, treściwe w smaku jak i w aromacie, bo mocno, cały czas mocno pachnie, oblepia język, bardzo łatwo się syci. Nie sposób wypić pół litra duszkiem, jak na mnie. Są fani, co pewnie to piwo wykną duszkiem. Dla mnie trochę za ciężko. Przepraszam, trochę za ciężko. Jakkolwiek, fabryka piwa wchodzi na rynek z piwem udanym, więc pewnie będzie trzeba spróbować kolejnego. Fabryka piwa, bok. Z mojej strony to wszystko. I do następnego razu.